Ruszamy do Łukasza. Ktoś tu się chyba zgubił. Nic dziwnego. W końcu to pierwsza wizyta na gospodarstwie Łukasza. Na szczęście nie mogliśmy doczekać się wizyty kuli, więc wyjechaliśmy po niego maszyną, którą trudno przegapić. Szybki objazd po okolicy i wjeżdżamy na gospodarstwo. A dziś na pewno będzie pracowicie. Czas rozejrzeć się po gospodarstwie. Podobno ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale wśród rolników wymienianie się doświadczeniami to podstawa. Dlatego Łukasz i Kula potrzebowali chwili dla siebie na rozmowę o roli. Mam dla ciebie mały prezent, a może nie dla ciebie, a dla twoich pań. Lizawka. Lizawka, tak. Może o lizawce ty parę słów powiedz więcej, bo akurat w tej dziedzinie na pewno masz większą wiedzę niż ja. Tak, używamy lizawek sonnych. Są bardzo potrzebne dla krów mlecznych. Są w nich zawarte witaminy i minerały. Tą bakturę, którą przywiozłeś mi, jest selenem, który pozytywnie wpływa na rozród u bydła. No jak widzisz, lubią. Chętnie tak naprawdę taka kostka solna, kolokwialnie mówiąc, to się chyba każdemu kojarzy, prawda? Z przeżuwaczami, z krowami, czy to z... Konie, kozy. Tak. No jak mieli soli, no to chce im się pić, a jak chce się im pić, to więcej zjedzą i więcej mleka wyprodukują. Teraz mieliśmy taki gorący okres wycieleń. Urodziło nam się 10 cieliczek i 5 byczków. No wszystkie cieliczki dostają u mnie na dalszy remont stada, ewentualnie powiększenie. No a byczki sprzedajemy. Ale takie troszkę odchowane, tak? I zaraz sprzedajecie, tak? Tygodniowe, dwutygodniowe. Tak, przeważnie takie sprzedajemy. No i jaka wydajność u was jest? Wydajność około 9,5 tysiąca jest. To super. No taki no, średni super. Poziom. Średni poziom. Niektórzy są i większe. Niektórzy. Wydaje mi się, że to jest taki idealny kompromis pomiędzy... Tak, między wydajnością a zdrowotnością stada. Niestety jakimiś tam kosztami, prawda? Tak, niestety wydajność... im większa wydajność, to też i krótsza żywotność danej sztuki jest. To niestety. A to jest właśnie chyba taki pułap, taki optymalny. A przy u nas, przy HF-ach, niestety HF-y są bardzo delikatne. Białko, tłuszcz, minerały, jak w lizawkach solnych. No i super. To wszystko się... składa na wydajność. Tylko pogratulować. Słuchaj, jakby wydajność, nie wiem, zauważyłeś duży wzrost wydajności po przeprowadzeniu do tego budynku krów, czy miałeś na tamtym starych obiektach też tak? Też tak, bo tylko bardziej była praca uciążliwa, nie? Bo tutaj wjeżdżamy, zadajemy paszę, nie trzeba dźwigać, obornik też sam wjeżdża, tam wszystko trzeba było zrobić ręcznie, nie? A tutaj już jest dużo wygodniej. Czas poznać rodzinę Łukasza. To może opowiecie mi, jak się zaczęła wasza przygoda wspólna na gospodarstwie. No nasza wspólna przygoda zaczęła się 8, prawie 9 lat temu już. Nasza, tak. Od dnia ślubu. Od dnia ślubu. Męża już trochę wcześniej. Rodzice już prowadzili gospodarstwo wcześniej. Ja przyjąłem. No i teraz już prowadzimy je wspólnie z żoną. Szczęśliwie, widzę. Tak, dzieci rosną. Oby tak dalej. Jeszcze tam rodzice pomagają, brat. No to bydło mleczne, wszystko jest, jak to mi cała produkcja pod to praktycznie podporządkowana. Bo to jest wasze, wejdę ci w słowo, powiedzmy, te siedlisko takie z dziada, pradziada, tak? Tutaj... Tak, tak. Rodzice mieszkali, dziadkowie kiedyś tu byli. Wiadomo, gospodarstwo się powiększyło, zmieniło się. Kiedyś rodzice mieli gęsi, świnie, było, jak to się mówi, wszystkie zwierzęta były, konie. Wszystko było w gospodarstwie, no teraz zostały tylko krowy mleczne. Chłopaki, a wy z tatą jeździcie ciągnikiem? Pewnie, nie? Najlepsza zabawa, nie? A co najlepiej lubicie z tatą robić? Wszystko. Wszystko. No i to jest prawidłowa odpowiedź. I żonę przygarnąłeś tutaj do siebie. Tak, tak, żonę do siebie. Wziąłem po skrzydła. A przyszłam gdzieś, to dobrze, nie powiedziała, że wziął mnie tutaj. Przywiozłem ją. No bo z koszenia to korzystamy z usług, nie? Z usług. Nie mamy swojej sieczkarni, tylko z usług, ale mamy swój transport. To... A kombajn zbożowy? Macie swój? Mamy swój, pasz, tak, jest swój. Sami kosimy. Rzepak też sami, jedynie to kukurydzy najmujemy usługę do, na kiszonkę i na ziarno. A wiadomo, krowy to jest takie uwiązanie, że nie można się wyrwać ani na wakacje wyjechać zbytnio, ani na dłuższy pobyt gdzieś, nie? Bo trzeba cały czas być przy dojeniu, no czy są porody, czy inseminacje bez przerwy, trzeba rano, wieczorem, nawet w ciągu dnia być w oborze, nie? Nie można pospać dłużej, nie można wrócić później, tylko niestety, wszystko. Wiem, jak wygląda praca przy bydle.
No i wiem, że tutaj no, nie każdy chce. U nas siły do działania nie brakuje. No Mateusz, na koszenie kukurydzy na zielono nie zdążyłeś, zdążyłeś na koszenie kukurydzy na mokro. Przynajmniej na młócenie. W tym roku umuciliśmy już przedwczoraj, ponieważ przewidywali opady. Mobilna mieszalnia pasz przygotowuje nam kukurydzę na mokro, śrutuje nam i usypuje w taki kopczyk. To będzie dodatek do paszy. Tak, to będzie dodatek do paszy. Zamiast tradycyjnego śrutowania suchej kukurydzy, jest ona prosto z przyczepy mokra. Codziennie do paszowozu będzie dawka około 3 kg na sztukę. W tym roku nie suszymy, gdyż koszty są wysokie. Wysokie. Jakościowo, jeżeli chodzi o wartość paszy, też chyba będzie lepiej troszeczkę, tak? Niż tak, suche. Na pewno lepsza, bardziej przyswajana dla krów, polepszy parametry mleka. No i miejmy nadzieję, że podniesie też wydajność mleka. Na zdrowotność nie wpłynie negatywnie, prawda? Wręcz chyba odwrotnie. Pozytywnie, powiedzmy, bo krowy będą się mniej zakwaszały. U nas jest to niepopularny sposób w ogóle zagospodarowania kukurydzy. Raczej jest w większości, jeżeli ktoś ma bydło, kukurydza jest z przeznaczeniem na kiszonkę. Natomiast wyjątkowo w jakichś większych gospodarstwach ktoś tam stawia na mielenie, ale to jest naprawdę malutki odsetek, także na żywo pierwszy raz widzę u Ciebie ten proces. Tak, my już parę lat wstecz też robiliśmy w ten sposób. Mieliśmy epizod też suchą. No i zobacz, teraz zmielenia to nawet ciepła wyszła. Ale nie jest jakaś za wilgotna, nie? Nie, lekko się zbiele, rozsypuje się. Ładnie zmielona jest. Tak jak być powinno. W środku jest ciepła, no. W środku jest ciepła. Dziwne. Świeżo mucone. Kula tego chyba się nie spodziewał. A mówiliśmy, przy krowach nie ma odpoczynku. Tymczasem przenosimy się do Głogówka i sprawdzamy, co u Rafała. Cześć Rafał. Cześć. Ponownie witamy w Głogówku. Dzisiaj szybka lustracja pola. Zobaczymy, czy uda się zrobić zabieg herbicydowy w pszenicy. I także zaplanujemy zabieg mikroelementowy w troszeczkę późniejszym terminie. To co Rafał, jeszcze ostatnie manewry na polu nam zostały, przygotowanie roślin do zimy. Powiedz, czy ty w ogóle u siebie mikroelementy jesienią stosowałeś? Bardzo rzadko, czasami nam się w jęczmieniu zdarzało, ale tak ogólnie to nigdy nie stosowaliśmy mikroelementów jesienią. No to powiem ci, że warto by było spróbować i tak w tym roku u ciebie to zrobimy też. Wiadomo, że ta roślina na koniec sezonu powinna przed zimą mieć 4 liście, a najlepiej jakby się już zaczęła krzewić. I to jest taki bardzo fajny moment, żeby dołożyć mikroelementy, amino ultra zboże. U Ciebie będzie taki komplet właśnie mikroelementów z dodatkiem aminokwasu glicyny, który dodatkowo jeszcze te mikroelementy podkręci to pobieranie składników pokarmowych. I dwa bardzo ważne składniki, mangan i molibden. Amino ultra mangan z dodatkiem molibdenu, mikrowit molibden, spowodują, że ta roślina będzie jeszcze lepiej przygotowana, system korzeniowy będzie lepiej rozwinięty, no i automatycznie wiąże się z tym to wszystko, że przy jakichś niekorzystnych warunkach ta roślina dużo lepiej może sobie radzić. Siarczan magnezu? To też by warto było dodać do całego zabiegu i można powiedzieć, że mamy komplet zrobiony. Okej, no to w tym roku próbujemy tej technologii. Najlepszy moment na dokarmianie do listy zaczyna się od 3-4 liścia, kiedy rośliny kończą pobieranie składników z ziarniaka. Przy herbicydach stosowanych późną jesienią musimy uważać na niskie temperatury. Nie stosujemy ich ani przed przymrozkami, ani po przymrozkach. Rzepak buduje plon już jesienią, dlatego tak ważne jest odpowiednie odżywienie mikroelementami, ale też innymi makroskładnikami. Najlepiej, jeżeli rzepak przed zimą rozwinie 8-12 liści. Jeżeli nie udało Wam się zastosować wapna po żniwach, ważne, żebyście zrobili to jak najszybciej, na przykład teraz, późną jesienią. A my musimy się zająć pszenicą przed zimą. Zobaczymy, jakie rozwiązania przygotował Bardowski dla Rafała. To co Rafał, obserwując tutaj warunki polowe, przyszedł zabieg herbicydowy. Patrząc na samą mieszaninę dwóch produktów, stosujemy do trzeciego liścia. Pierwszy produkt to Hukatta, czyli to jest Diflufenican. Chyba u Ciebie pewnie też kiedyś się na gospodarstwie pojawiał. Tak. No, bardzo popularna substancja w takich zabiegach jesiennych i zwalczająca bardzo dobrze chwasty dwuliścienne, takie dosyć uciążliwe, bo jest przytulia czepna, samosiewy rzepaku, haber bławatek, mak polny czy fiołek polny. No to taki zestaw ciężki,
to tutaj jednak diflufenikan sobie z tym radzi. Druga substancja do naszej mieszaniny to jest krum 800 i substancja prosul fokarp. Musimy się zająć miotłą zbożową. U Ciebie się w ogóle jakieś uodpornienia pojawiały na polach? To znaczy coś tam zostawało? Póki co jeszcze nie zauważyłem, ale już tak u sąsiadów, no to już czasami widać, że pryskają, a mimo to miotła pozostaje. W przypadku tego środka, no to on sobie bardzo dobrze radzi z miotłą zbożową, która jest już uodporniona na herbicydy z grupy ALS, czyli po jakimś tam bardzo długim stosowaniu tego samego środka takie uodpornienia się pojawiają. On to jakby z taką miotłą sobie poradzi. Oczywiście zwalcza też chwasty dwuliścienne, nie tylko miotłę. No to taki zestawik, a do tego jeszcze musimy zadbać o rozwój systemu korzeniowego, więc tutaj będzie dodany Rootstar, czyli taki środek, można powiedzieć, doglebowy, który wspomaga rozwój systemu korzeniowego. Działa na auksyny, no i przez to te korzenie boczne, przybyszowe, włośniki są dużo lepiej rozwinięte. Wszystko na temat herbicydów. Myślę, że możemy jechać. To co, działamy. Chęci to nam nikt nie odmówi, ale pogoda ma dziś zdecydowanie inne plany. To co, Rafał, pogoda jak zwykle zweryfikowała nasze plany, jeżeli chodzi o pracę. Za mocny wiatr, no niestety nie da się w takich warunkach wykonać zabiegu. Poczekasz na lepsze warunki, natomiast jeżeli chodzi o mikroelementy, oczywiście czekamy do odpowiedniej fazy rozwojowej. 3-4 liście, ewentualnie początek krzewienia. My się widzimy chyba na wiosnę, ale Ty jeszcze tutaj będziesz relacje ze swoich pól zdawał. Tak właśnie. Łukaszu, znajdujemy się na polu, na którym rosła kukurydza. Jaki miałeś plon, powiedz, na tym polu? No, plon był około 9 ton na tym polu. Przy wilgotności? 25%. No to wilgotność super i myślę, że przy takiej wilgotności ten plon też jest naprawdę dobry. No, trochę było górki, problemy z zachwaszczeniem wtórne, więc to też trochę obniżyło. To po siernisku będzie rozsypane wapno granulowane. Będzie stosowany preparat Bactim Słoma oraz będzie na głęboko stależowane. Fajnie, że powiedziałeś o tych wszystkich zabiegach. To jest niezwykle ważne. Raz, odpowiedni odczyn gleby. Ten odczyn jest potrzebny do tego, żeby procesy zachodzące w glebie zachodziły prawidłowo. Żeby to wszystko zostało jak najlepiej przez mikroorganizmy przerobione. I tutaj dodatkowo właśnie będziemy dostosowali, tak jak wspomniałeś, Bactim Słoma, czyli preparat, który jest dedykowany właśnie do oprysku ściernisk, żeby przyspieszyć i polepszyć ten proces rozkładu resztek pożniwnych, żeby w jak najlepszym stopniu udostępnić wszystkie składniki pokarmowe. Jest ich sporo, bo przyjmuje się, że w 8 tonach resztek po kukurydzy, oczywiście to wszystko zależy od plonu, od tego, jaka ta kukurydza była, mamy około 100 kg azotu, 150 potasu i 30 kilku kilogramów fosforu. To są to ilości bardzo duże, tak? Więc chcemy wyciągnąć z nich jak najwięcej, żeby ich jak najwięcej było dostępnych dla rośliny następczej, dlatego zastosujemy właśnie Bactim, który ma nam ten proces usprawnić. Łukasz, bardzo miło było mi gościć u Was w domu. Masz bardzo fajne gospodarstwo, super rodzinę. No, nam też miło Cię było gościć. Dzięki. Słuchaj, wiesz co masz robić? Bactim czeka, ciągnik stoi, słonko świeci, także ja już nie zawracam Ci gitary. Będę uciekał. Najpierw poproszę Was, żebyście zostawili like, komentarz i suba, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Tobie już gitary nie zawracam. Lecę do siebie. Trzymaj się. Widzimy się na wiosnę. Widzimy się na wiosnę. Kto wie, może wcześniej. Pozdrów żonę, uściskaj dzieciaki. Trzymaj się. No, cześć. Na razie. Cześć.